Szczęść Boże, coś wam powiem. Z wiekiem człowiek może wybrać dwie drogi. Żyć na duchowej płciźnie albo szukać właśnie duchowego wzmocnienia. Bo dotychczasowe sposoby zawodziły. Jezus powiedział, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości, nierozumni. Jest pokusa, żeby coś powiedzieć o wyborach w tym momencie, ale nie czas i miejsce na takie pogadanki. Słowo Boże samo pokazuje nam, kim jest człowiek i czym się kieruje. Dzisiejszy świat potrzebuje ludzi, którzy żyją tym, co mówią. Bóg przypomina, że liczy się dla Niego to, co niewidoczne dla oczu. Więc czym wypełnione jest serce człowieka? Ulegamy presji, manipulacji, a my zwyczajnie mamy dbać o swoje wnętrze, a nie o powierzchowność, cielesność i sprawy przyziemne. Niesamowitą wskazówkę daje nam Jezus zwykłym zjadaczom chleba, pominiętym, omijanym. Dają także faryzeuszom, którzy w jakiś sposób wpływali na społeczeństwo. Brzmi ona, idźcie i rozdawajcie jałmużnę. Nie pieniądze i dary. Idźcie dzielić się bogactwem swego wnętrza. Co to będzie? Nienawiść do życia? Pogarda dla ludzi? Cierpliwość dla słabych? Miłość dla znienawidzonych? To są ważne kwestie, których staramy się unikać, bo zmuszają nas do zastanowienia się. Zmuszają do spojrzenia w swoje wnętrze i odpowiedzenia na pytanie, jakim jestem człowiekiem. Kiedy czytamy dzisiejszy fragment, zauważamy, że Jezusowi średnio zależy na opinii ludzi czy poprawności politycznej. On po prostu potępia podwójną moralność i hipokryzję, która szuka wygody. W końcu niekiedy zachowujemy się w taki sposób, żeby coś ukryć, co w naszym codziennym życiu jest grzechem pychy, egoizmem, dumą. Boimy się pozostania na marginesie akceptacji. Nawet jeśli człowiek splami swoją duszę, to jest mało ważne, bowiem ważny jest odbiór. Święty Bazylii mówił, od niczego bardziej nie powinien stronić człowiek rozważny, jak od życia według opinii innych. Chcąc być świadkiem Chrystusa, musimy pamiętać, że prawda zawsze pozostanie prawdą, a kłamstwo kłamstwem. Naszą misją jest dzielenie naszych dni z ludźmi i utrzymanie czystości człowieka, którego Bóg objawia nam w Chrystusie. Lubimy krytykować innych, ale nie lubimy krytykować siebie. Przecież w sobie tak trudno dostrzec jakieś słabości, gdy wszystko widzi się w samych superlatywach, gdy wpada się w samozachwyt nad sobą. Długa jest lista tych naszych ludzkich występków. Może mądrość faktycznie przychodzi z wiekiem, tylko czy to nie jest za późno? Jak to mówią, pycha z nieba spycha. Prorocy już mówili, chociażby sam Izajasz głosząc słowa Boga, ten lud sławi mnie tylko wargami, lecz serce jego jest daleko ode mnie. Mówi się o tym, że jest to religijność bezduszna, bez serca. Jezus chce nas uchronić przed takim sposobem życia, byśmy całym sercem zwrócili się ku Bogu. Wielu jest już blisko takiej drogi, ale jak wielkie tłumy jeszcze są daleko i tego nie dostrzegają. Właśnie ta garstka społeczeństwa, która widzi inaczej wszystko, która nie dba na pierwszym miejscu o opinię i o siebie samego, może być tym zaczynem nowej ewangelizacji. Tak podchodząc do życia, uda nam się sprawić, by nasze wnętrze miało pokrycie w czynach, a czyny były utwierdzone w sercu. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.